Na scenie programu Jaka to Melodia, tym razem aktorka, którą Państwo z pewnością doskonale znają m.in. z serialu Barwy Szczęścia. Katarzyna Glinka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Talent do śpiewania odziedziczyłaś po rodzicach? wiesz, żadno z nich jakoś wybitnie nie śpiewa. Nie śpiewało nigdy, ale mama pięknie mi śpiewała kołysanki, więc może mnie tym jakoś zaraziła. Ja sama, wiesz, w śpiewaniu nie czuję się jakoś super dobrze, w sensie tak bardzo wygodnie, mimo tego, że nieraz słyszałam, że śpiewam i że spokojnie mogłabym jakby wykonywać to nawet jako jakiś swój drugi zawód, to mam trochę tak, że śpiewanie mnie samą stresuje. Ale podejmuję nowe wyzwania, bo tak sobie myślę, że kiedy, jak nie teraz. Zatem stąd moja obecność. Super, bardzo się cieszymy. Tych wyzwań ostatnio sporo u Ciebie w życiu. Porozmawiamy trochę o macierzyństwie i o spełnianiu marzeń. Zostałaś niedawno mamą, czego z całego serca Ci gratuluję. Masz teraz dwóch synów, Filipa z poprzedniego związku i Leo. Gratulujesz mi odwagi, że się zdecydowałam tak późno na dziecko. Wiesz co, chciałam właśnie o tym porozmawiać, bo wiele z nas jednak boi się tego macierzyństwa po 40. Czy jest czego się obawiać? Nie. Nie. To znaczy, wiesz, zależy czego się boisz i jakby na jakim etapie życia jesteś, czego potrzebujesz. Ja uważam, że wszystko jest w naszej głowie, więc jeśli my się w głowie czujemy bardzo już, nie wiem, zmęczone albo nie mamy, nie wiem, siły w ogóle na maleństwo, no to siłą rzeczy trudno to udźwignąć. Ale ja pamiętam, że kiedy już powiedziałam znajomym, że jesteśmy w ciąży, to większość właśnie mówiła: o matko, i znowu te pieluchy, ojej, a to nieprzespane noce, nie, ja już bym w życiu, bo już odchowane dzieci i tak dalej. I tak sobie myślę, no dobra, można tak podejść. A można podejść do tego, że to ogromna radość. No i można sobie rzeczywiście te dwa lata z życia wziąć, ale można też pomyśleć właśnie w ten sposób, że tak naprawdę to są tylko dwa lata takiej, no, charówy, bo to trzeba przyznać, że przy maluszku jest to robić, ale patrząc na perspektywę całego życia, to są tylko dwa lata, a z drugiej strony to jest piękny czas, no i maleńkie dziecko daje też mnóstwo energii, mnóstwo siły takiej dodatkowej, którą się ma, jeśli się do tego rozsądnie podchodzi, do macierzyństwa, a po 40 z kolei wiedza, jakby taka samoświadomość siebie, swoich potrzeb, a nie spełnienie potrzeb innych, na przykład tylko swoich, powoduje, że też podchodzimy z dużo większym dystansem do tego. Potrafi się bardziej tym cieszyć, dużo mniej spinać tym, co trzeba, czego nie trzeba, jak się powinno, jak się nie powinno, tylko po prostu robię tak, jak czuję i mam wrażenie, że to procentuje nam wszystkim, bo wszyscy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni.